przychodziłem tutaj do pracy z określonym planem 3-letnim na poprawę finansów tego szpitala. Dwa pierwsze lata oczywiście udało się to zrealizować, czyli pomysły, które tutaj mieliśmy na ten szpital, zostały wdrożone. Udało się wtedy przekonać związki zawodowe pracowników do tych zmian, lekarzy przede wszystkim. Zrobiliśmy przede wszystkim bardzo wiele pozytywnych rzeczy, tak? Przede wszystkim wprowadziliśmy spokój wśród personelu lekarskiego, tak? Nie było żadnych tutaj kłótni, zgrzytów, potrafiliśmy się dogadać co do kontraktów, które zostały przecież wydłużone. Również lekarze obniżyli swoje wynagrodzenie o 5% w skali roku. Takie umowy mieliśmy podpisane na 2,5 roku. Następnie również związki zawodowe, również współpracowaliśmy tutaj bardzo dobrze. Też przecież nie tworzyliśmy, udało się przekonać związki zawodowe do nietworzenia tego funduszu socjalnego, przy czym faktycznie wszystkie jakby tutaj uprawnienia pracownicze zostały zachowane, wszystkie świadczenia były wypłacane, także nie można powiedzieć, że pracownicy na tym ucierpieli. Po dwóch latach, tak jak zapowiadałem, celem było zbilansowanie szpitala na działalności podstawowej i to się udało. Za rok 2016 wypracowaliśmy 74 tysiące zysku, co bodajże chyba w ostatnich 10 latach nie miało miejsca. Celem na ten rok było zbilansowanie szpitala, dlatego również była zaciągnięta pożyczka na spłatę zobowiązań wymagalnych. Niestety finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia na ten rok już na dzień dobry mieliśmy o prawie 900 tysięcy mniejsze i to jakby zaburzyło naszą tutaj płynność finansową i sprowadziło się do tego, że kolejne decyzje dotyczące regulacji wynagrodzeń, prawda, nie udało się po raz kolejny przekonać związków zawodowych tutaj, żeby jeszcze w tym roku nie tworzyć tego funduszu. To wszystko gdzieś nam podniosło bardzo mocno koszty funkcjonowania. Po drugie, wedle audytu, który był przeprowadzony w 2015 roku, zużycie naszego sprzętu było na prawie poziomie 95%, tak? Więc tutaj również były bardzo duże koszty ponoszone na jakby odtworzenie całego tego sprzętu. Kolejną rzeczą, bardzo dużo rzeczy w tym szpitalu zrobiliśmy z własnych środków, między innymi oczywiście cała pracownia rentgenowska, czy zakup samego aparatu był finansowany przez starostwo powiatowe, prawda? Natomiast korytarze, czyli całą tą otoczkę, również przepisy PPOSZ, to wszystko już było robione z własnych środków. Również pracownia endoskopii, która została w tamtym roku przez nas otwarta, była robiona z własnych środków, tak? Także przebudowy klatek, tak? To były czynności, na które my wykładaliśmy swoje tutaj wypracowane środki, co spowodowało, że te trudności z płynnością gdzieś tam się jednak pojawiały, prawda? Ja mówię, tutaj jeszcze oczywiście, ktoś tam zarzucał, że zadłużenie wzrosło, tak? Tylko że jak się przyjrzymy, z jakich powodów to zadłużenie wzrosło, tak? Gdzie w 2015 roku zastaliśmy sytuację, że obciążenia wobec firmy PGNiG i Energii były rzędu prawie miliona złotych, gdzie groziło nam odcięcie praktycznie czy gazu, czy prądu, trzeba było podjąć decyzję, co dalej, tak? Wtedy pan starosta powiedział, dobrze, okej, my ci udzielimy pożyczki i taka pożyczka też została przecież nam udzielona. My w chwili obecnej jeszcze nie spłacamy starostwu, ale jest to forma pożyczki, więc również na pozycję zobowiązań wchodzi, aczkolwiek dało nam to możliwość do dalszego, bieżącego funkcjonowania. Dzięki temu ruchowi również żeśmy uzyskali tak naprawdę korzystne ceny zakupu gazu, które obniżyliśmy w skali roku prawie 300 tysięcy złotych. Tak? Także to oczywiście zobowiązania gdzieś wzrosły, ale mieliśmy z tego również korzyści. Tak samo było z tą pożyczką, którą w chwili obecnej zaciągnęliśmy na spłatę tych zobowiązań. My ją zaciągnęliśmy w kwocie 3 milionów złotych. Natomiast pomimo, że zarzucanym jest, że jest to w instytucji parabankowej, prawda, to powiedzmy sobie szczerze, przy ujemnych kapitałach własnych żaden bank komercyjny nie chciał z nami rozmawiać i udzielić nam finansowania. Natomiast koszty, jakie ponosiliśmy z tytułu obsługi nieterminowej, obsługi długu,
że sięgały prawie 700 tysięcy złotych rocznie, prawda? Po zaciągnięciu tej pożyczki, którą mamy na 10 lat zaciągniętą, koszt praktycznie po 10 latach to jest 935 tysięcy, tak? Więc tutaj no nie można zarzucić, że jest to zła oferta, prawda? Oprocentowanie tej pożyczki mamy na poziomie 6% w skali roku, no to dzisiaj nawet kredyt komercyjny, no to jest w bankach na poziomie prawie 10%, tak? Więc no byłbym daleki od stwierdzeń, czy to było właściwe, czy to nie było właściwe, tak? Także no powiem tak, na dzień dzisiejszy wiem, że celu już po prostu w tym roku nie osiągnąłem. Nie udało się właśnie gdzieś tam dalej przekonać i związków zawodowych, i gdzieś pracowników przed pewnymi innymi decyzjami. No stąd moja też po prostu no, rezygnacja i taką przedłożyłem panu starości, ona została przyjęta, tak, także do końca września oczywiście tutaj pracuję, bo jest jeszcze gro rzeczy, które trzeba dopilnować i zamierzam je zakończyć, żeby tutaj następcy nie zostały z bałaganem, ale przede wszystkim pracowników, tak, bo to jest najważniejsze i żeby tutaj no i lekarze, bo idzie zmiana od października, tak, zmienia się sposób finansowania szpitali i niewątpliwie jest to zmiana. Może okres nie jest najlepszy na odchodzenie ze szpitala, no ale po prostu no, no, tak jest życie. Tak?